Witam Was serdecznie, Max Payne.pl. Przedstawię Call of Duty World at War 2. No i przechodzimy do kolejnej misji, jaką jest SOE. Zobaczymy, co tutaj będzie. Jak widzę, tutaj na tym obrazku jest jakiś pociąg, więc zobaczymy. Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych szwabów, sunąc w kierunku Paryża. Ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. No, mamy tutaj pamiątki 3 i heroiczny czyn 1. Zobaczymy, to była nasza odprawa, więc kolejna tutaj misja. Francja 1944, 20 sierpnia. Zaczynamy. Wybierz poziom, a niech będzie ten rekrutik. Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi specsiłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis to jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marigny, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z SER. Po to przydzielam wam ludzi z SOE. Udziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o Marigny. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu, Rousseau, obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od was. Przypomina mi to zrzut nad Vercors. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z ciebie romantyczka. Dobra, to nasz cel. Trzeba szkopom przyznać. Pociąg jest na czas. Cholernie duży pociąg. I dobrze opancerzony. To Panzerzug. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra. Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner, to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zussman popisaliście się w Marigny, więc będziecie ich osłaniać. No dalej! W drogę! Dobra, będziemy was osłonać. Założyć tłumiki! Ja tutaj nikogo nie widzę na razie. Powoli, powoli. A, jest. N. Kurde, tutaj nie mogę ani... Zdejmij tłumik na 2. Zdejmij tego snajpera! Użyj noża, Daniels! Masz. Dobra robota, Daniels. Załatwiony. A teraz oficer! Na twój znak! Załatwiamy ich? Zastrzel oficera! Okej. Teraz. Dobry strzał. Pięknie. Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom. Daniels, zostań z Crowleyem. Dalej! Już tam był. Załatwione. Nawet się nie skapnął, że tutaj jestem. Bo by nas, kurde, załatwili. Tu jeszcze dwóch jest. Ale bym musiał zobaczyć, czy ktoś tam jest. Dobra. Wchodź przez okienko. A, tutaj taka misja bardziej skradanka. Spacja. O kurde, on jest tutaj. Będę musiał uważać, żeby nie otwierać drzwi. Przez szybę zaalarmujemy. A ich jest co najmniej więcej niż jedna osoba. 100% że jakaś tutaj jest pamiątka. Ostrożnie. Dawaj go. Masz. Doskonale. Cio. Ruszajmy. Moment, zanim ruszymy, sobie tutaj jeszcze pooglądam. Popatrz, jak fajnie tutaj. O kurde, oni go zabili. Jebacze. Kogo to jest dom w ogóle? No, to widać, że to jest dziecko, żona, zdjęcie ze ślubu.
Dobra. Jest coś tu w ogóle? No i pięknie, zabili męża i żonę. Jebane. Niemieckie gnidy. Wiem, i za chwilę zginie za to. Dawaj go. Masz cię to. Głowa nisko. Okej. Ale zanim to zrobię... Myślę, że to są jakieś mundury, nie, ale były te apteczki. Chwila, chwila. Schodzę. Muszę tu zobaczyć. Ten koło ogniska jest jeden, gościu. Tutaj jest koło tego straganu drugi. Trzeci i czwarty jest koło tego ciężarówki. Zatrzymaj pociąg. Będę musiał bardzo cicho tutaj ich załatwić. O, mordy tutaj. Odjechał sobie. Szkoda, że nie mogę na NC, ale załatwię ich. Szkoda, że nie ma rzut monetą, jak to było w Battlefieldzie, że mógłbym skusić gościa, żeby sobie przeszedł. Ja pierdzielę, on koło mnie sobie przeszedł. No mistrzostwo świata to było, normalnie mistrzostwo świata. Można by było tutaj tak zrobić, załatwić ich po prostu tutaj po cichu. Co się stało z tamtym? Widzieliście to? Auto go przejechało. Czekajcie, bo tutaj jest ich trzech. No nie ma szans, żeby tędy... Ale tego tutaj załatwię. Ciekawe, czy to coś tutaj jest. Załatwimy. Masz. Okej. Załatwiony, gościu. Z tych właśnie tutaj może coś tutaj będzie. Chyba. Tam jest ich zbyt za dużo. A tędy... O kurde, ich jest tutaj za dużo. Zdecydowanie za dużo. Dobra, sobie przeszli. Ja sobie przejdę teraz tam tą stronę. I załatwię tego. Masz. Okej. Ciekawe, czemu oni pierdzielą. Tam jest załatwię. O kurde, tam gościu się patrzy. W moją stronę. Bym musiał ich bardzo szybko załatwić. Oj nie, to będę musiał chyba tutaj przeskoczyć. Tutaj chyba nie dojdę. Nie dojdę, nie ma szans. Dobra, załatwione. Chyba ktoś się skapnął. Ale nie mam pojęcia, który. Muszę jakoś tu coś z niego załatwić. Dobra, ten nie będzie słyszał. Z kim on tu gada? Kurde, to był sam, okej. Przechodzimy zatem do następnego miejsca. Tu chyba będzie najlepsza miejscówka. Dobra. Pod tym chyba nie przejdziemy. Nie ma szans. Ktoś tu był? O mordę, on tutaj idzie.
chyba coś wyczuł. Zamknij ryj. Ja tutaj ich porozwalali. Egzekucja. Okej. Jak patrzysz, będzie podejrzewał. Kurwa! Zatrzymaj pociąg. Ja pierdzielę, nie ma szans. Koniec misji. Kurde, żeśmy to źle zrobili. Chciałem ich załatwić. Mordę, teraz nie wiem, gdzie oni są. Dobra, nie ma. Załatwieni zostali. No albo załatwimy ich tutaj głupio. No, nie widział. Dobra, ja się tutaj schowam. Kurwa! Idziemy. Gdzie jest ten pociąg? Zmiana planu! Zauważyli nas! Kurwa, co jest teraz? Rusza! To jest... Aha, to są nasi! Idziemy! Gdzie? Kurde! F! F! Dupieś, kurwa, kurwa! Dawaj go! Trzymaj się tam, braku! Trzymaj się! Nie mamy szans! Ukryj mnie gdzieś! Już jest czas! Ukryję cię! Dobra, do pociągu! Dobra! Crowley, pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Granaty i dymne, Daniel! Dawaj, dymne! Rzucam dymny! Idziemy, idziemy! Prędy... No! Tak to teraz przejść! Kurde. Szósteczka. Kurde, na fałę trochę gram. Jak mamy to zrobić? Mordę, co to jest za broń? Szóstka. Dawaj, przeładowanie. Gdzie mam iść? Okej, lecę, lecę. Ramy. Otwieramy. Otwieramy drzwi. Szybciej. Kurwa! Prawie bym oberwał. Trochę na pałę, żebym grał. Ale uratowałem jednego gościa. Siadamy. Jedziemy, szybko.
Ojej. Jazda, jazda! Trzymaj się! Kurwa, idziemy to uważa. Po torbisku. Zjedź z toru! Okej. Okay. Trzymaj się, balon! Dobra. O kurde. Ja pierdzielę. Widzisz go? Tam jest! Gaz do depki! Zgubimy go! W lewo! Staram się! Lewo. O kurde. Ucieka nam! Skręć w prawo! Prawo, prawo, prawo. Idziemy. Okej. Okay. Lewo. Cholera, strzela do nas! Dasz radę! Nie. Uwaga! Damy radę! Gazu. Damy radę! Szybciej! Kurde! Jakiś kamień normalny. Będę żygał. Nie żygaj. Mogłem prowadzić. Masz szansę! Łap za kierownicę! Dokładnie. Kurwa! Ja pierdzielę. Rozwali! Stoj! Masz kopki. Nie patrzę. Spróbuj w nich trafić. Jedź równo! Rzucają granaty. Wiem. Niech się rzucają. Czołg! Ole, musimy ładnie. Dostać się na przód pociągu. Strzelaj dalej. Strzelamy. Na górze. Wewnątrz wagonu. Dawaj. Szykuje się ich więcej. Szkopy jebane. Właśnie widzę. Dziesiątkę, Daniel. Uciekaj stąd! Pięknie! Nie trafią uciekaj. Na będziemy za blisko! O kurde, oberwaliśmy! Odrzuć, odrzuć go! Mam go! Gdzie? Dawaj, rzucaj! Kurwa! W ostatniej chwili! Hołd! Chip się rozpada! Skacz! Kurwa! Skaczemy! Ja pierdzielę! Pięknie! Nie ma pociągu! Za to wybuchnie! Wiedziałem! On to przeżył. Ja pierdzielę, piękne efekty. Daniel, gdzie jesteś? Idę, trzymaj się! O kurwa. Cośmy tu odjebali. Nie wierzę, udało się. To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet Pearson odpuści nam na kilka minut. Uwaga! Za mną. Zabiorę was do plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. Na wagonie! Daniels, mam dla ciebie apteczkę! Dzięki, kurwa. Dawaj, to rzucaj mi, dawaj, kurwa. To dla ciebie. Rzucawaj. Przeładowuj, kurde. Tak, żeś... No to strzela. Nawet nie widzę, kto... Okej, okay, ale nie widzę, kto strzela. Dawaj mi jakieś namiary, gdzie oni są? Bo naprawdę nic nie widziałem. C. Kryjemy się, bo to jest bez sensu. O kurde. Tu są. Przechodzimy.
Zussman, przesuń się. Kurde, ta broń jest do dupy. Muszę ją wymienić. Zero amunicji. Gdzie jest jakaś amunicja albo jakaś lepsza broń? Bo ja cię proszę. F. Może nawet lepsza ta będzie. No to tak strzela. F, lepsza broń. Idziemy. Pięknie. Chciałeś granata rzucić, co? Cioto. Gdzie? Niedobitki jeszcze uwalić. Dawajcie inną broń. Ja będę strzelał tą niemiecką. M40. Co? Przeładowujemy. Ja mi się tutaj nie dam. Nie ma szans. Nie mam granatów w ogóle. Jak mam strzelać? Nie mam w ogóle broni, ziomek. Dobra. Dzielaj, kundlu. Dawaj apteczkę, bo normalnie... Rzucaj! Proszę! Kurwa, taka broń. Ja was proszę. Wygląda na to, że są przed nami. Wasz pluton jest tam. Macie jakąś lepszą broń? Bo sobie przeładowanie zrobię. Skoczemy. Dotarliśmy do plutonu. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Russo. Jest członkinią ruchu oporu. Zabiła Szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych Szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam. Nie wiem jak, ale Zus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Russo. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem. No to już się zgłosił. Teraz ta Russo. Będziemy musieli wykonywać jej właśnie zadania. To pamiątki raczej, tak jak mówię, nie zwracałem uwagi, gdzie one dokładnie są. Bym musiał naprawdę w tą grę trochę grać, kilka razy na przykład ją obchodzić, to wtedy bym na pewno wiedział, w których miejscach znajdują się te pamiątki. No i oczywiście ten heroiczny czyn, w którymś momencie na pewno on tam się wystawił. No i oczywiście myślę, że takim krótkim odcinkiem zakończymy tą misję. Więc jak wam się podoba, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, także do zobaczenia, do następnego odcinka.